W poprzednim odcinku. Tak było. Okej, okay, na czym to my skończyliśmy? Mieliśmy chyba... Zdobyliśmy czerwoną księgę, Mai zginęła, Loi zginął. Nie wiadomo co z Sangiem. Mieliśmy jakiś notatnik. Zobaczmy. Pierwszy skarb Lina. Drugi skarb kalendarz. Trzeci skarb pamiętnik. I ostatni, długopis. Nie wiem, żadna z tych rzeczy nie wydaje mi się skarbem, no ale dobra. Co te rzeczy oznaczają? Pamiętnik. Zszokowany. To może być odpowiedź. Nie chcę nic mówić, ale każda postać, która dotknęła tego pamiętnika, zginęła. Chapter 5. Dzień dobry. Albo dobry poranek? Ej, ale serio, Loi dotknął, zginął. Mai przeczytała, zginęła. I on też pewnie zaraz zginie. Ale nie będę zapraszał. Chyba już za późno. Po długich i marki, nie wiem co to znaczy, deszczach, słońce ewentualnie zaświeciło. Ale moje pochmurne dni pozostały z tą szkołą. Dla mnie każdy dzień był depresją i czas leciał szybko. Życie bez powodu jest niesmaczne i nudne. Dzisiaj dziewczyna i stary mężczyzna przyszli. Oni przyszli do szkoły. Tylko jedno spojrzenie i wszyscy wiedzieli, że to była para ojca i dziecka. Córki. Okej. Okay. Ta dziewczyna po prawej wygląda jak ten duch. Okej. Okay. Ling. Nowy uczeń? On się nazywa Thuy? Nie, jak to się da? Hej, moje imię... Nazywam się Thuy? mam nadzieję... Aha, przerwał jej nauczyciel. Dobra, zajmij swoje miejsce na końcu klasy. Ale z ciebie frajer, nie dałeś jej dokończyć. Klasa, bądźcie cicho. Idę sprawdzić timetable, nie wiem co chodzi, na następny weekend. To nie zajmie długo, nie potrwa długo. Hej, nie jesteś z stąd, prawda? Tak, jestem z miasta Hatting. Jest daleko stąd. Czemu się tu przeniosłaś? Twoja szkoła nie była wystarczająco dobra? To nie to. To dlatego, że moi rodzice się rozwiedli, więc ja... Grudzień... 5 grudzień. Nowy uczeń, ale wygląda na to, że wszyscy ją ignorowali. 9 grudzień. Uczeń stojący na szczycie szkolnego budynku zaczął... Nie wiem, wyglądać na dół i spadł. Obie nogi się zniszczyły, kości kości wyszły na zewnątrz skóry i krew się lała. Czemu ta dziewiątka jest po lewej, co chodzi? Nigdy nie myślałem, że ten sposób śmierci może powodować taką okropną śmierć. To brzmi bez sensu. 10 grudzień. Wszyscy wydawali się, że zapomnieli tą rzecz w ciągu dnia. Mam wrażenie, że ludzie w tej szkole są... nie mają serca. XXXX. Dzisiaj w bibliotece znalazłem dziwny obraz. Czułem się, jakby patrzył na mnie. XXXX. Znalazłem sekretny pokój za lustrami. 11 grudzień. Jest źle. Kiedy wyglądałem na zewnątrz z okien z innej klasy... Jakoś się nie przestraszyłem, nie wiem czy miałem. Kamień przebił się przez szybę i uderzył moje oko mocno. Było rozmazane, ale myślę, że widziałem ją. Grudzień 12. Okej, robi się dziwnie. Wygląda na to, że oni wymienili to zepsute szkło. Ale za każdym razem jak na nie spojrzę, widzę ten rozmazany cień. Czy ona jest to, która sprawiła, że moje oko wygląda w ten sposób? Nie mogę być pewny niczego.
Grudzień, 14 grudzień. Kolejny uczeń martwy mówił, że użył długopisa, żeby przebić swoje uszy. Idiota. I bardziej straszniejsze, śmiał się szalenie przed swoją śmiercią. Nawet kiedy zginął, w cudzysłowie. Wciąż, tak jak za pierwszym razem, wszyscy to ignorowali. Nie wiem, czy oni naprawdę ignorowali, co się stało, czy oni po prostu byli zbyt przerażeni, żeby o tym mówić. Ale na końcu, czemu to wszystko w ogóle się stało? Ja nie myślę, że te śmierci są przypadkowe. 15 grudnia. Jestem w sekretnym pokoju, który znalazłem przypadkiem. Tutaj znalazłem stronę z kalendarza, kawałek papieru z alfabetem napisanym na nim i długopis na stole. Alfabet znaleźliśmy będąc Sangiem, długopis znaleźliśmy będąc tym nowym kolesiem, którego imienia nie zdążyłem niestety zapamiętać. Okej, czyli alfabet był częścią kalendarza. Więc zaznaczyłem w kółkach daty śmierci. 9, 11, 14, to może być ważne. Myślę, że wszystko stało się z powodu. Czemu się drzesz? Dajcie mi zapisać w notatniku cyfry, bo mogą być potrzebne. 9, 11, 14, okej. Okay. Teraz był krzyk. No coś ty, nie, co ty nie powiesz. Pobiegłem do klasy w panice, żeby sprawdzić, co się dzieje. Kolejna śmierć? Nie. Nie tylko jedna. Liczba się zwiększyła. O kurwa. Ale mindfuck. I co, i tak się powiesili na oczach klasy, oni mieli taką wyjebkę i nawet im ich nie powstrzymali? Była szalona myśl w moim umyśle. O powodach ich śmierci. Kolejna cyfra. 15. Kurczę, dopiero co notatnik włączyłem. Zdecydowałem się, że spędzić noc w sekretnym pokoju. Myślę, że to zły pomysł. W szkole noc jest cicha, dziwna cisza. Aha. I co jest dziwniejsze niż cisza, to nie jestem sam. Nowy uczeń, tchuj, a czyli ona, stał w drzwiach sekretnego pokoju. Wtedy otworzyła okno i weszła do środka. I uderzył piorun i deszcz sobie padał. Teraz mogę być pewny jednej rzeczy, że to ona? Wszystkie nieszczęścia rozpoczęły się, kiedy ona przyjechała? Aha, przez raz portowała się do tej szkoły, przeniosła. Usłyszałem jej kroki nadchodzące bliżej i bliżej, podchodzące. Ale zdążyłem schować się w szafie, niedaleko stołu, na którym często piszę mój pamiętnik. Ukrywałem się tam w strachu i złości. Dwie emocje mieszały się ze sobą wewnątrz mnie. Kiedy się obudziłem, ona zniknęła i słońce wyszło. 23 grudzień, więcej śmierci. Kolejna cyfra. Cholera. Może być jakieś hasło. Myślę, że zabiła ich wszystkich. Czemu nikt jej nie podejrzewa? Czemu tylko ja? No już zdążyłem zapisać. 24 grudzień. Teraz jestem w bibliotece. Wiele uczniów z innych klas się przeniosło z dala po zobaczeniu tylu śmierci. No nie dziwię im się. Szkoła stała się ciemna i gloomy, nie wiem co chodzi. Nie chcę być tutaj dłużej. Chcę się stąd wydostać, ale wtedy... Kropka, kropka, kropka. Kropki, kropki, kropki. 13 marzec. Rozpoczął się nowy semestr i nie obchodzi mnie ta szkoła już więcej. Czyżby się przeniósł? W ogóle nie spędziłem stopera, nie wiem, jak to już trwa. Czuję się tak dobrze, że jestem z dala od tej szkoły wypełnionej trupami. Ale jestem też smutny, ponieważ nie zobaczę go więcej. Kogo? 14 marzec. Dzisiaj wracam do tej szkoły i zostawiam wszystko, co miało wspólne z grzechami, które zostawiłem ze sobą, nie wiem co chodzi. Nie chcę mieć wspólnego z tym nawiedzonym miejscem.
Aha, czyli on opuścił szkołę, nie wrócił. No, coś źle zrozumiałem chyba. Wszystko, co wziąłem z sekretnego pokoju, schowam to w innych miejscach, tam, gdzie nigdy nie zostaną odnalezione. No, je znalazłem już, więc trochę za późno. To jest pomysł. Wciąż mam nadzieję, że ktoś to odnajdzie. No, to się ucieszysz. Pomijając fakt, że to była bardzo niebezpieczna rzecz do zrobienia, na teraz, jeśli moje marzenie kiedykolwiek się spełni, szczęśliwie wezmę konsekwencje. Link. Żegnaj. Żegnajcie burzowe dni. Czy sztormowe. Nie wiem. Wszystko jedno w sumie. Okej, okay, możemy zapisać. Wspaniale. Może tutaj. Chapter 6. Koniec? Jak? To już koniec gry? Serio? Ale gdzie są elementy, w których ja skaczę ze strachu? Więc dziewczyna... Aha, czyli... Więc dziewczyna, która... O której mówiono w pamiętniku. Jest to, która stoi za tym wszystkim. To oznacza, że ona jest powodem klątwy. To wciąż jest dziwne. Sekretny pokój mógłby być ostatnim kawałkiem układanki. Ostatni powód, czy coś jakiego, żeby przywrócić wszystko do światła? Nie, nie zrozumiałem za bardzo zdania. Okej, okay, niby zapisaliśmy. Mam nadzieję, że nic mi nie wskoczy na twarz. Drzwi. Kurwa. Użyj klucza? What? Mój klucz. Czy zostawiłem go z tyłu? Co powinienem zrobić? Ej. Co jest? Ktoś jest na zewnątrz, pukający do drzwi. Mam przejebane. I nagle obrazy pozamieniały się w sharingany. Jezu. Ej, nie gin, ziomuś, jesteś jedyną nadzieją. Kurde. No nie. Mamy przesrane widzenie. O Boże, to ona. Stary, nie stój tak. Wybaczcie, wybaczcie, miałem klawisz otrwały. O Boże, to ona. I wygląda, jakby była zaświrowana. Czemu nic nie mówią? Boże, co z nią... Co z jej twarzy jest nie tak? O, nie. Witaj. U tych nowy uczniu. Nie, on też jest teraz opętany, nie róbcie mi tego. Ale przynajmniej Sharingan nie wiem. Sodo. Tuan, proszę cię. Zapamiętam twoje imię, tylko proszę, nie bądź opętany. Nie jest dobrze. Ja. Muszę się pośpieszyć i zakończyć tę grę. Tę grę. Otworzyło się. Powinienem przyprowadzić skarby ze sobą. Mogą być potrzebne. Dobra. O, ale biegniesz szybko. Uwielbiam to. Dobra, wszystko wzięliśmy za jednym chwytem i lecimy. Ej, jest naprawdę źle. Jeśli Tuan nie da rady, to Sang będzie ostatnią opcją, ile żyje. Pamiętnik powiedział, że pokój, sekretny pokój jest za oknem. Znaczy, za lustrem. Tu jest jakaś strzałka. Czerwona strzałka. Jest więcej tam dalej. No jakoś nie wiem, czy mam ufać tym strzałkom. Dobra, mamy zapisane. Czy to może być zabawa tej dziewczyny, czy tylko zwykłej osoby? No wątpię, że zwykłej. Tak czy siak zakończę to, co rozpocząłem. O, znowu zapis? Kurde. Lecimy. Nie ma czasu. Nie ma czasu, naprawdę. Nie chcę tego przegrać. Nie chcę, żeby Tuan zginął. Tuan jest spoko. O kurwa. Serio? Co to ma być w ogóle? Gabinet pielęgniarki? Może źle zrozumiałem strzałki. No pewnie, że źle zrozumiałem. Ale fail. Co? Co? Podzielam twoje zdanie. Twoje pytanie.
To miejsce powinno być magazynem. Ale to nie jest magazyn. Przed mym oknem. Co do chuj? Moje oko. Co się dzieje w tej grze? Co się dzieje? On jest jak niczym ja, on po prostu myśli tak samo jak ja. Ja po prostu... Ak. Moje oko. Boli. Gabinet pielęgniarki. Muszę się pośpieszyć, zanim moje oko... Cholerna... Wariatko. Dlaczego... Chcesz mnie zabić? Co za duch. Co się dzieje? What the fuck? Muzyka z menu. Nie jest dobrze. Duan, nie możesz zginąć, nie możesz tu polegnąć. Wszyscy pokładamy w tebie naszą nadzieję. To? Zapis, znowu zapis. Zdobyłem apteczkę. Nie wiem, czy chcę tego tutaj używać. Szkła są niebezpieczne, wolę się oddalić od szkieł. Jezu. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Okej. Nie chcesz tego tutaj użyć? Gdzie ja w ogóle powinienem iść? No nie. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Po prostu... Gra zamieniła się w piekło. Nie mogę zaufać żadnym miejscu. Ławki się ruszają. Cholera. Dobra. Nie, to był zły pomysł. Wróćmy do biblioteki. Ale w sumie tam też nie jesteśmy bezpieczni. Cholera, cała ta szkoła jest porąbana. Nie mam pojęcia, co mam robić. Obraz, nie ufam obrazom. Mamy przerąbane. Ludzie, wesprzyjcie Tuana. Oddajcie mu swoją energię. Kurwa. Za mało się staracie. Boże. Gdzie ja mam iść? Wszędzie szaringany. Lustra, których sobie nie przypominam, że wcześniej tutaj były. Drzwi. Zobaczmy. Bibliotek... Co? Tu była wcześniej chyba... Co tam pisze? To nie jest prawda. Jest... To jest tutaj, gdzie kobieta i jej koń patrzyli na siebie. Kurwa. Gdzie nie była niby kobieta i koń? Ale masakra. Jezu! Martwi uczniowie, ci, którzy się powiesili. Ciała, oni wyglądają tak nienaturalnie. Kurwa, ale masakra. Nareszcie jakiś klimat grozy. Czekałem na to, w drugim odcinku tego nie było. Jezu. To jest chore. Ja się boję obrazów. To jest taka słabizna ode mnie. Czemu mi to robicie? Nie wiem, gdzie mam iść. Moje oko. Nie, nie gin tu, proszę cię. Aha, cofnąłeś się. Chcesz użyć apteczki? Użyj. No jak to? To gdzie? Jestem zmęczony. Boże, dajcie mu spokój. Dalej. Jak to dalej? Gdzie niby? Może stół, który tak lubisz. Pewnie. Okej. Wszystko będzie dobrze. Ak. Nie. Moje oko. Nie mogę to dłużej wytrzymać. Nie. Nie chcę skończyć w ten sposób. Nie umieraj. Nie. Kurwa, nie, Tuan, proszę cię.
Co jest? O, ta szkoła kiedyś wyglądała ładnie. A ona się zakochała w obrazie. Doktor. Jest perfekcyjne. Uff. Ach. Kiedy się obudziłeś? Byłeś nieprzytomny przez chwilę. Więc co się stało? Czy moje oko nie było... Co się dzieje? Czy to może być część klątwy? Kolejny... No, inny uczeń cię tu przyprowadził. Nie rozpoznaję jego twarzy. Jestem tylko zaznajomiona z chorobą, haha. Niezbyt zabawne. Ale on powiedział, że powinieneś zobaczyć Sanga w klasie 10A. Wyglądał na bardzo... zniecierpliwionego. Czyli Sang żyje. Czyli Sang mnie tu przyprowadził. Ale ja pamiętam, że zanim straciłem przytomność, zamknąłem pokój. Jak on się tam dostał bez klucza? Myślę, że powinieneś spotkać go i mu podziękować. Robi się późno. Okej, okay, to było naprawdę chore. Wiecie co? Zobaczymy się w kolejnym odcinku, który zacznę nagrywać zaraz po tym, więc prawdopodobnie już go wrzuciłem. Także możecie przejść do kolejnego odcinka. Siemaneczko, cześć. Wciąż idziesz? Moje usta są duże, żeby się wpierdolić. Widzisz, moja droga, i będzie screamer, ja to wiem.